Siemaneczko, dybyściaki, z tej strony Bora, witam was w kolejnym beczko openingu w grze Gwint, Wiedźmińska gra karciana. Jak widzicie, mam zbierane 18 beczek do tej pory i myślę, że sobie je w tym momencie otworzymy. Zobaczymy, co nam dropnie, liczę na tak po cichu. Fajnie by było, jakbym miał już chociaż te dwie złote karty, to by było rewelacyjnie, nie? No zobaczmy, otwórzmy pierwszą. Nie ma tutaj nic, co by mnie interesowało. I tutaj również nie ma nic, co by mnie interesowało. Wszystko już mam. No nic to. Otwórzmy kolejną beczunię. Dawaj, trolu, dawaj. No patrzcie, tutaj też nic nie ma. Nie no, Straż Królowej wezmę, bo trzecią kartę taką chyba lepiej mieć niż czwartą z pozostałych. Dwie beczki poszły. Trzecia w kolejce stoi. Troll, rozwalaj. O, trzy potwornickie. W tym niebieska żadne. Dwóch jeźdźców, spoko. Może jakieś animowane karty się pojawią, będzie fajnie. Tarczowniczkę też wezmę, trzecią. Ja mam chyba animowaną tarczowniczkę jedną, o ile dobrze pamiętam. Dawaj, trollo, trollo, dawaj. Złota. No i zobaczymy. I więcej. A i więcej niczego. Więcej. Tak naprawdę. Dobra, bierzemy wzmocnienie. I jedziemy z piątą beczką. Patrzcie, nic nam nie daje. No nic a nic. Tutaj mam wszystko. Może to jakaś cisza przed burzą. Bierzmy Nekera. Ja na tych Nekerach muszę jakąś i na krabu pająka jakąś jakąś talię z potworów stworzyć. Już się ostatnio nad tym zastanawiałem i pewnie tego to uczynię. Rozdarcie trzecie, bieremy. Zaraz będzie połowa trolu i nic mi nie dałeś. Kolejny jest dzikiego gonu. Przemytnika mam jednego, a ja lekką jazdę, dwóch, a lekką jazdę jedną, więc biorę burą chorągwie. Dajesz, trolo. I więcej. No co jest do chupa na piechura czy zwiadowce? Chyba lepiej zwiadowce. Dobra, czekajcie, ona się rusza? Nie. Bierzemy zwiadowcę. No i dobra, tabeczka i będzie półmetek za nami, a tu złotej ani jednej jeszcze. No, jest lipa, powiem szczerze. No i co, trzęsienie ziemi znowu, tak? Oj, trolololololo. Ale mnie tutaj trolujesz dzisiaj. Nic. Bierzemy harpię. Harpię miałem tylko jedną, tak swoją drogą, ciekawe. Dawaj, trolo, dawaj złotą w końcu. Wróć mi w wiarę w otwieranie tych beczek. Niestety, nie dziś. Topornika bierzemy oczywiście. I otwieramy kolejną bekę. Troll ma piękną dzisiaj ze mnie bekę. Co jest? Nie. A, piechura, nie? Kurczę, no. To jest chyba najbardziej pechowy beczko opening, jaki w życiu przeprowadziłem. Jeszcze 6 beczek. A to nadal wielka kupa. Mam ekimę ruszającą się. Wezmę. Pierwsza animowana karta, słuchajcie. Chyba, że czegoś przegapiłem, ale raczej wątpię. Więcej. Harcownika.
Zostały 4 beczki. Szansa na 2 złote karty jest żadna. Szansa na 1 złotą kartę w tym momencie już jest znikła. O, mam efekt uboczny, animowany, spoko, biorę. 2 animowane karty. Na 15 beczek, nieźle. Rewelacja. Napiszcie w komentarzu, czy jak gracie w Gwinta, to ostatnio wam z beczek też wypada wielkie hu. Czemu to mam 4? Aha, dobra, bo będzie do spalenia jedna. Oj, peszek, dzisiaj wielki peszek. I więcej. No i co? I więcej niczego, tak naprawdę. Ostatnia, trolo. Ostatnia. Mamy tutaj coś kapitana piratów. No w końcu nam to coś dało. Dało nam Draiga Iris. Ta karta jest całkiem ciekawa. Jest neutralną kartą. Tak, biorę Iris. No, beczki się skończyły. Nie kupuję. Spadaj, trolo. Bujaj się, fleku. Jak widzicie, mam tutaj jeszcze na jedną beczkę kasę, ale zostawiam to. Coś będę chciał pokombinować. Strzępków już 2600, więc czekajcie, spalę jeszcze karty, które mam nadwyżce. Pewnie ze 20 ich będzie. O kurde, 88. Okej, niszczymy zbędne karty. No i 3500 już mam strzępków. Myślę, że się pokuszę o tą talię na krabach. Na krabopająkach. Dobra, te beściaki. Piszcie w komentarzu, czy wam też takie lipy ostatnio poleciały z beczek, czy dropnęliście coś takiego, wiecie, wuch, z przytupem złotego, legendarnego. Piszcie w komentarzu. Chętnie poczytam. Trzymajcie się, miłego dnia wam życzę. Strzała.